To warto wiedzieć. To warto wiedzieć. Leonard Jakuszczonek, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani Teresa Gawron, prezes Stowarzyszenia Nowice Nasza Wieś, jeden z organizatorów szosowego wyścigu kolarskiego pod nazwą Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika oraz sam Tadeusz Mytnik, medalista olimpijski, trzykrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Jakże zaszczytne towarzystwo nas spotkało. Z panem Tadeuszem rozmawialiśmy parę minut wcześniej na temat historii kolarstwa. Można by było to mówić, ale panie Tadeuszu, na pewno wrócimy do tego tematu niejednokrotnie i porozmawiamy, co tam było słychać na tych szosach amatorskich, no i również i zawodowych. O, to było całe spektrum tego wszystkiego, bo kolarstwo jest tak piękne i cudowne, a światowe wyścigi, które uczestniczyłem i razem z zawodowcami startowaliśmy jako pierwsi Polacy. W ogóle to rzeczywiście uczta była, to było to piękna kolarstwa. Była piękna uczta i niebawem będzie następna uczta tutaj właśnie w Jaworzynie Śląskiej. Pani Tereso, Nowice nie po raz pierwszy staną się stolicą, można powiedzieć w cudzysłowie, nie tylko w cudzysłowie, polskiego kolarstwa. Kogo możemy się tam spodziewać? Tak, to już po raz siódmy w Nowicach odbędzie się wyścig w jeździe indywidualnej na czas, a przyjadą do nas jak co roku sławy polskiego kolarstwa, a wśród nich oczywiście Tadeusz Mytnik musi być jak co roku, ale także Mieczysław Nowicki, Mieczysław Cielecki, Rajmund Zieliński, Józef Gawliczek, Józef Becker. To tylko kilka nazwisk tych, którzy tworzyli historię polskiego kolarstwa razem z panem Tadeuszem. Tak jak powiedziałem, plejada gwiazd będzie również, ale jeżeli chodzi o tych amatorów, bo również będą i amatorzy z różnych klubów. Tak, nasz wyścig jest skierowany do właściwie wszystkich, którzy kochają rower, kochają jeździć na rowerze, począwszy od przedszkolaków, aż do ludzi w zaawansowanym wieku. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele klubów sportowych, ale także oczywiście amatorzy. No i oni na trasach między Nowicami, Bolesławicami, Piotrowicami i Starym Jaworowem ścigają się, pokazują, co potrafią. No i teraz może taka zagadka dla słuchaczy. Dlaczego Nowice? No i dlaczego Nowice? No, Nowicki był taki kolarz, ale Nowice, panie Tadeuszu, no to nie jest tajemnicą. Nie wszyscy być może wiedzą, chociaż jestem przekonany, że większość, ja sam wychowany jestem również na kolarstwie, gdzie plejada gwiazd występowała od wyścigu pokoju. Właśnie, dlaczego Nowice? Dlaczego? Tu się urodziłem. O właśnie, to jest sens sprawy. To są bardzo ważne dla mnie miejscowości, wspomnienia, ale powiem, że marzeniem każdego sportowca jest, żeby wrócić do swoich korzeni, żeby po prostu pokazać swoją osobowość, co zrobiłem. Z tej miejscowości się wywodzę. Nigdy się nie powinno śladów zacierać. No, a pomysłodawcą jest pani Teresa. I tak się to ziściło, że mamy ten wyścig, szukamy talentów olimpijskich Tadeusza Mytnika. Pani Teresa, jak pani tam, gdzie pani szperała, żeby złapać pana Tadeusza właśnie tutaj do Nowic? W Nowicach mieszka nadal. Miłośniczka kolarstwa, przepraszam bardzo. W ogóle miłośniczka sportu. Tak, w Nowicach mieszka do tej pory mama Tadeusza Mytnika, brata, więc jest rodzina, więc my cały czas wiedzieliśmy, że mamy w swojej historii kogoś takiego niezwykłego i pewnego razu stwierdziliśmy, że trzeba wreszcie tę osobę pokazać szerszej publiczności. Ten nasz wyścig to jest takie spotkanie pokoleń. Przyjeżdżają młodzi, którzy słuchają tego, jak jeździło się dawniej. Mogą z panem Tadeuszem i z wieloma innymi gośćmi porozmawiać na temat historii polskiego kolarstwa. Tacy ludzie jak Tadeusz Mytnik są dla nich swoistym wzorem. To niezwykła osobowość i charyzma. Zresztą jak staje na scenie, to wszystko milknie w naszej koziarni. Można powiedzieć, to plejada gwiazd takich jak Szurkowski, Szozda,
Mytnik, Nowicki, Lis, można by było wymieniać i wymieniać. To można wymienić, ale Dolny Śląsk jest kopalnią wielkich sław. Szosa też? W Dobromierzu mieszka. Tak, tak. Więc co chcę powiedzieć, kiedyś nawet świętej pamięci już Ryszard Szulkowski mówi Toniek. Ja mam przydomek Toni. Każdy z nas ma swój przydomek. Więc proszę sobie wyobrazić, że kiedyś wyścig pokoju jechaliśmy i pięciu z Dolnego Śląska. Pięciu. Sami swoi. Przecież nasi rodzice, ojcowie się znali doskonale. Ale dlaczego Nowice? Dlaczego? Mnie zawsze inspirowało, bo jak jeździłem po świecie i nieraz jechałem do takiej małej miejscowości, gdzie się odbywał wielki wyścig, okazuje się, że tam się urodził Bernard Thévenet. I tam żeśmy od niego wystartowali z podwórka. Czyli to trzeba pokazywać. Tym bardziej trzeba zgłębiać wiedzę dla młodych ludzi poprzez właśnie takie właśnie wyścigi, poprzez takie spotkania. Wszystko już prawie mamy, bo Polska już jest w świecie otwartym krajem. Wspaniały kraj, Polska jest cudowna. Przecież naprawdę piękna, ona ma wszystko. Ma pięknych ludzi, zdolnych. Tylko trzeba umiejętnie wykorzystać. Tylko my musimy teraz przyciągać. Wzorcy są, wzór jest potrzebny, tak? Oczywiście. Wzorzec jest potrzebny. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie w ten sposób możemy przemawiać do rodziców, do dziadków, do opiekunów, że młodym ludziom trzeba też pokazywać inny sposób na życie. A sport daje kilka dróg, gdzie można wykorzystać swój później potencjał życiowy. No i właśnie nowemu pokoleniu przekazuje pan swoją wiedzę, na czym to wszystko polega. Czy w tych wyścigach, pani powiedziała, że to już jest siódmy, tak? Tak, siódmy tak, wyścig. To już siódmy wyścig. Mamy talenty? Oczywiście, że tak, się pojawiają. Przyjeżdżają przecież tu kluby, tak jak już pani Teresa wspomniała, więc przyjeżdżają kluby, przyjeżdżają grupy, nawet z grup zawodowych już startują tutaj u nas zawodnicy pojedynczo, także to się rozkręca dopiero, to jest siódmy. Ale myślę, że następne już będą coraz bardziej ciekawsze i wejdziemy to w szersze, można powiedzieć, wizerunkowo na cały kraj, na Polskę. Bo tak myśli mi się. Myślę, że życia trochę mam i pani Teresa też. Werwy i siły mamy. To jest bardzo ważne, że nam się chce to robić. I tak jak mówię, ja pośpiechem wczoraj przyjechałem tutaj po to, żeby być, żeby tu u pana właśnie w redakcji być, żeby w tym radio mówić o tym, co my robimy, bo robimy naprawdę dobrą robotę. A przede wszystkim, co mnie cieszy, że moja wioska pięknie. Że ludzie nabrali moc i siłę, że poza rolnictwem, poza pracą, tą, z którą czerpią swoje pieniążki, życie i tak dalej, ich to jest, ale zostawiają też czas na to, żeby można było pomagać tej imprezie i ładne posesje są cudowne, piękne, jest to już miasteczko. Panie Tadeuszu, możemy się spodziewać, że spotkamy się jeszcze raz i opowiemy o historii od wyścigu pokoju poprzez teraz, nowoczesne czasy, nowoczesne kolarstwo. Ale jeszcze jedno pytanie do państwa. Czy możemy już powiedzieć, że kolarstwo u nas to już jest taki sport, który będzie najbardziej popularny, albo już nawet może jest? Wiadomo, piłka nożna, ale czy kolarstwo już nie przebija piłki nożnej? Mamy tyle zawodników, wszędzie wyścigi. To znaczy, jest kolarstwo jest o tyle ciekawe dla marketingu, bo kolarstwo się przemieszcza. Nowice, Bolesławice, Piotrowice, Jaworzyna, gmina w ogóle, czyli publicytę, bo zawodnicy już dzisiaj mają różne loga firm i tak dalej. Przemieszczają się. I to jest kolejny smaczek dla wielkich firm i małych firm, lokalnych firm. To wszystko jest ciekawe. Natomiast mówmy, każda dyscyplina sportu coś wnosi, coś niesie. Oczywiście. Ale tutaj, my się przemieszczamy wszędzie z tą reklamą, z tym w ogóle marketingiem gdzieś idziemy. Przy tym jeszcze tak jak rozbudowuje się to wszystko, to jadą wozy, jedzie w ogóle masę ludzi przy tym jest z reklam. I to jest właśnie budujące, to jest potrzeba, to jest wyjście naprzeciw wielkiej techniki, co robimy, gdzie się znajdujemy, co możemy sprzedać, co możemy kupić, co możemy ulepszyć. Właśnie poprzez sport jest najlepszym nośnikiem reklamowym, marketingowym firm. Do tego też wrócimy. Pani Tereniu, na zakończenie proszę przypomnieć, kiedy odbywają się te wielkie zawody? 3 lipca zapraszamy do Nowic od godziny
8 zapisy, a o godzinie 11 pan Tadeusz da znak do pierwszego startu. Wobec tego do zobaczenia 3 lipca, a zapraszają Teresa Gawron, Tadeusz Mietnik i Leonard Jakuszczonek. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.